Ale zaczynamy powoli. Bez pośpiechu, chociaż wydaje się, że za moment szybciej będzie, bliżej rampy. Krimbo uśmiechnięty na początku, teraz jedna eliminacja. No, może mały uśmiech, ale na pewno nie szeroki, bo liczył na zdecydowanie więcej. Na bombsite dolnym czeka już Mantu i teraz od niego wiele zależy. Mantu dostrzega rywali, ale jednak Mikodos jest zdecydowanie szybszy. Prosus, szybka asysta, Prosus, kolejna próba, na razie nieudana, Prosus. Nie, to nie daje efektów i 3-1, spora przewaga dla Heroic. Tak jest, trafił trzykrotnie Nikodos w tej pistolecówce, rewelacyjna runda w wykonaniu Duńczyka. Heroic ewakuuje się pod bombsite górny, ale to nawet nie było potrzebne. Ewidentnie Niemiec prowadzący, kapitan zespołu Big, ma w tym meczu problemy z koncentracją. A tu Tesses, już zlikwidowany Mantu, który grał w okolicach dworu. Krimbo jednak świetna defensywa, proszę, zdobyte dwie eliminacje, jeszcze piekielnie mocno poobijał Kiksana. No, Krimbo na razie w tej rundzie prezentuje się rewelacyjnie. Pamiętajmy o fakcie, że w fazie grupowej do drużyn z play-inów dołącza kolejne 8 zespołów, które ten awans do fazy grupowej miały już zapewniony z uwagi na wysoki seeding. Kontrolowana ta runda przez zawodników Big, tak by się chciało powiedzieć. Mają jeszcze trochę granatów zawodnicy Heroic. No teraz Prosus mógł tę rundę de facto zamknąć w pojedynkę, gdyby miał trochę więcej szczęścia, ale popatrzmy na Tapsena. Ten wchodzi na plecy. Timing jednak wymarzony dla zawodników formacji atakującej, którzy schodzą na dolny bombsite. Tutaj defensywy nie ma, defensywa nie istnieje. No i to będzie chyba punkt dla Heroic. Tak jest, widzimy, że gracze Big odpuszczają. No i proszę, tak skuteczna, tak prosta, chciałoby się rzec, zagrywka doprowadziła Heroic do 4. punktu. Mantuo jeszcze skróci dystans, jeżeli mu się poszczęści, to znajdzie Nerdsa. Wydaje się, że widział broń, ale Nerds w głowę. To jest game changer, a przynajmniej round changer, bo teraz jeszcze myli się Krimbo, jest szansa na atak z nieba, tutaj nadchodzi Kiksan, Tesses dwukrotnie i Sin w klaczu, 1-4, 1-3 i jednak nie, tego nie uda się zwyciężyć, piękny atak Heroic. A Big, jeżeli tę rundę by przegrało, no to ciężko im będzie myśleć o tym, aby w kolejnej poszukać zwycięstwa, to może zdecydowanie komplikować sprawę. Mantu nieskutecznie za moment będzie próbował się poprawić. Mantu kolejny strzał, ale niecelny. Daje informację, ale to wszystko, na co na razie go stać. 35 sekund. Coraz mniej czasu dla zawodników Heroic, ale ta kontrola mapy może na pewno tutaj robić wrażenie. Mantu zepchnięty aż do własnego respa. Tapsen jednak trafił w okolicach Feniksa. Siusz łapie Krimbo. Krimbo kompletnie w szoku, jakby w ogóle nie spodziewało się tego, że rywale mogą być już w okolicach gniazda. Teraz Tapsen, dobra rotacja, ale tutaj jest chyba trochę za późno. Jeszcze parę drużyn do wentów. Prosus, jakim cudem on wygrał to starcie. 8 sekund, bomba podłożona. Rywale muszą rotować w pośpiechu pod bombsite. Już we dwójkę od długich odbijać tutaj będą zawodnicy Big. Prosus jako pierwszy, ten złapany, Sin z eliminacją. Pozostaje w grze Nikodos, ten namierzony. Sin bez defa, Nikodos już na blisko. Sin nie minął się z rywalem, nie widział go na swoim monitorze. Nikodos, dużo szczęścia, że póki co jeszcze nie ma dużych powodów do nerwów. Te powody do nerwów ma teraz ekipa Heroic, która w swoim stylu chciała zaatakować bardzo szybko, ale to kompletnie nie zadziałało. Świetna defensywa Big. Trzeba zatem korzystać z substytutów. Przed nami 13. runda. Druga pistoletowa na mapie wybranej przez zawodników Heroic. Na razie prowadzą 7-5. Grają w defensywie, a więc teoretycznie są bliżej tego, aby zwyciężyć. Ale wszystko jeszcze może się zmienić, szczególnie po takim początku ze strony Krimbo, który eliminuje Susha i tym samym otwiera nam tę 13. rundę, ale nie na długo cieszą sobie z tej przewagi, bo nieopodal jest Tesses, ale się rozpoczyna ta pistoletówka. Rewelacyjna skuteczność indywidualna na razie zawodników. Nikodos pięknie przycelował, zobaczył rywala na górze, tu przekazuje informację, dołącza też Nerds z okolicy do budówki. Tapsen jednak z fragiem, Tesses, Tapsen po raz kolejny i Nikodos 1-1. Ta pistoletówka może być piekielnie istotną rundą dla dalszych losów tego spotkania. Nikodos na razie najskuteczniejszy na całym serwerze. Co on strzela w tym meczu? 16 frag dla Duńczyka. No i po tym małym zamieszaniu wciąż nie przekonuje drużyna Big.
Nikotos z fragiem otwierającym. Nie wiem, co oni próbują tutaj zrobić, ale jeżeli to zadziała, to trzeba będzie pogratulować Tapsynowi, bo na razie ten atak jest mocno rozciągnięty. Ostatecznie wybierają rampę. Tutaj dostrzegają ten najbardziej czuły punkt. Sin dwukrotnie. Krimbo, ależ się sypią teraz eliminacje tylko dla jednej drużyny i jest nią Big. Coś niesamowitego. Jak odwrócili losy tej rundy zawodnicy Big, no tutaj już nie będzie raczej większej walki. Jeszcze świetny czas gra tutaj Krimbo, ten co prawda skanowany przez Nerca. Chociaż na plecy Nerca wchodzi już jeden zawodnik od Feniksa, ale ten frag dla Nerca niczego nie zmieni. Nikodos na własnym respie. A już dzisiaj wielokrotnie widzieliśmy takie zmiany akcji. Teraz popatrzmy na tę kolejną rundę, która może okazać się być bardzo interesująca z już stekiem. Tutaj walczyło te fragi, udało się zdobyć tylko jednego Higgsa. Dobra pozycja za Dymnym, oj było blisko, mógł zdobyć dwie eliminacje. TSS nie sprawdza prawej strony i Nikodos znowu w klaczu jeden na jednego. Tym razem jednak ma trochę łatwiej, bo nie musi tej bomby rozbrajać. Czas jest po jego stronie, no ale również jest jeszcze w grze Krimbo, który ma M4, który ma pomysł na rozegranie tego klacza. No nie wiem, co wpadło Nikodosowi do głowy, ale Krimbo po prostu no ograł go tutaj. Ten twór daje niesamowicie dużo możliwości, prawda, jeżeli chodzi o wyprowadzenie potencjalnej akcji ofensywnej. Teraz TSS! Oj, tu mogło być jeszcze coś pięknego z tego wszystkiego. I tak dużo zrobił TSS, bo zyskał dwie fragi, poobijał jeszcze Protusta, zyskał masę informacji dla swojego zespołu. No i jest już rotacja. Kiksan dołącza od Akwarium. Ten przepuszczony przez zawodników Big może zaskoczyć. Tego się nie spodziewają zawodnicy Terro i proszę, Nikodos nagle, jakby nigdy nic. W ostatnim spotkaniu mieliśmy trzy mapy, w tym dwie zakończyły się właśnie dogrywkami. A więc teraz oczywiście może być podobnie, no ale o tym mówiliśmy otwarcie jeszcze podczas naszego przedmeczowego studia, że podobnie jak spotkanie Mongols Furia, ten mecz też powinien być bardzo wyrównany. Tu Prosus chciał zaskoczyć, no wyglądało to obiecująco w ten moment, ale Nerc jednak wszystko kontrolował i proszę, Heroic pewnie wykonuje ten krok, sięgając po 10 punkt. 3 na 1, Sin musiałby w tej rundzie zdobyć Ace'a, to jest niemożliwe. Wtedy miał Teka, teraz ma tylko Glocka, ale rzeczywiście pieniądze nie pozwoliły na to, aby te zakupy były większe. TSS to już widzieliśmy wcześniej. Z M4, teraz z USP, no i kończy to wszystko Ace'em. Krimbo zaczyna uniemożliwiać, utrudniać to zadanie Heroic. Jest już wyeliminowany, ojojoj, Nikodos, ale Krimbo też wydaje się go widział. Pytanie tylko, który z nich wygra tę przebitkę. Myli się jeden, myli się drugi, w międzyczasie Nerz, teraz Prosus. Mamy 4 na 3, z przewagą po stronie drużyny atakującej, ale ci są mocno poobijani. Nikodos 2 razy nie był w stanie robić więcej, a więc teraz Mantu versus TSS. Aby w tym starciu zwyciężyć. Bomba podłożona, TSS już wszystko wie i teraz ważna jest skuteczność. Moment nieuwagi! 12-8. Mantu nie daje rady, wygrywa to wszystko zawodnik Heroic, wygrywa to wszystko drużyna Heroic. 12-8. Cóż z tego wyniknie? Już za moment. Krimbo, nie, jednak antyterrorysta, ale to nie koniec. Kiksan, on nie po więcej ma hat-tricka i on kończy to spotkanie. Nie, nie on. Skończy je ktoś inny. Na pewno skończy je Heroic, ale nie wiemy, który. A może Mantu? No nie. Nagle, jakaś akcja życia. Może jakaś. Ale to nie kończy spotkania. To nie kończy spotkania. To prawda. Trzeba być poprawnym merytorycznie. Kończy spotkanie Heroic. Kończy spotkanie TSS, łapiąc 20. eliminację. Jak będzie wyglądało Vertigo? Tego dowiemy się za kilkadziesiąt minut. Na razie rozpoczynamy Heroic w defensywie. I Heroic, które szuka eliminacji otwierającej, Nikodos, on zaskakuje cały czas. Od początku tego spotkania jest hat-trick, zaraz 4. eliminacja. Nie, nie udało się jemu, ale co uciecze? Przepraszam, to zlecze, to nie uciecze i wydaje się, że za moment to zwycięstwo po stronie Heroic się pojawi. Chociaż jest jeszcze mała nadzieja dla Sina, który musiałby pokusić się o Ace'a. Już tylko jedna eliminacja i to wszystko może się udać. Na razie spokój. Daje sobie jeszcze czas zawodnik Berlin International Gaming. Daje sobie czas, aby trochę tej presji na rywala nałożyć, ale ładunek już podkładany. Nerc blisko. Cały czas będzie
chciał tutaj wejść w pojedynek z rywalem, no i Sin wiedział, spodziewał się tego podejścia od konektora, ale jednak przewaga punktów zdrowia. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta dzisiejsza przeprawa. Na razie jest już wypędzony z pozycji, trochę wyposażenia. No mają 3 M4 jeszcze zawodnicy Heroika, więc jest się czym bronić, chociaż ten skrót środka nie może być do końca dobrym pomysłem, bo zobaczmy, jak ustawiony jest Krimbo. Jeżeli wychyli się tutaj Kiksan, to będzie łatwym kąskiem dla Niemca i tak się właśnie dzieje. 5-3. Nerds zaczepia rywala, dostrzega go, jedna eliminacja, wycofuje, gra spokojnie, gra na czas, czeka na rotację, wie gdzie jest bomba, obijany, mocno obijany, bo to strzał prosto w głowę. Ale jest jeszcze Tapsen od pleców i o nim nie spodziewa się, nic nie mógł wiedzieć o nim Nerds, a więc Tapsen wykonał jedną z najważniejszych robót w czasie tej drugiej rundy. Po prostu wszedł na plecy, to było bardzo proste, acz kluczowe zagranie do tego, aby Big mogło wygrać pierwszą rundę. Jeżeli chodzi o te ostatnie występy Big, mam wrażenie, że Krimba też po części brakuje. Ale to jest dopiero początek sezonu, chociaż kwalifikacje te najważniejsze już za nimi. Mantu dwukrotnie, ale Mantu rozpędza się, bo łapie Prosusa. A więc jest jeszcze cicha szansa i nadzieja na to, że Heroik w tej rundzie będzie w stanie namieszać. Nerd sam ma tylko i wyłącznie P2000 w dłoni i udało się, łapie Krimbo. Zaraz podniesie Akacza i teraz pytanie, co zrobi Tapsen. Tapsen biegnie, pędzi, ile sił w nogach na bombside B. Ale Nerds to czuje, Nerds się tego spodziewa, zobaczmy. Słyszy rywala, ustawi się za elektrykiem, przepuści rywala do bombsite'u. Nerds! Co on tu zrobił? Wydaje mi się, że jest to jakaś opcja brana pod uwagę, chociaż brzmi bardzo kuriozalnie, ale kto wie, co siedzi w głowach zawodników Rebel. W takim momencie wiemy natomiast, co dzieje się na rampie pod bombsite'em, a bo tutaj trwa dominacja ekipy Heroic póki co, 5-3. Łatwo przyszło, łatwo poszło, 3-3, 65 sekund do końca, obity Nerds, pozostała część drużyny, no mówiąc lekko, nie wygląda najlepiej, Susz, Kiksan 0-4. O, i będzie 0-5, nie wiem, słyszał czy zaryzykował? Natomiast no, genialny game sense w wykonaniu Tapsena, który zdobywa już 6. eliminację na swoje konto w tym spotkaniu, na tej drugiej mapie. No i teraz kwestia defensywy się bardzo mocno skomplikowała. Mają swój najlepszy punkt na tej mapie, a więc zawodnicy Heroika, więc no tutaj stoi ustawiony Nerd, chociaż ten odcięty smokami. 20 sekund do końca. Będzie jeszcze próba podsadzki nad tym dymnym. Dobry pomysł, Susz jednak tutaj nie zdołał tego fraga ustrzelić. Bomba już plantowana przez Tapsena w samym rogu boomsite'u, a więc nie będzie problemu, żeby ten ładunek podłożyć. No, już kłopoty z movementem, teraz jednak wyjechał. Wiedzą gracze Heroic, że drugi z rywali jest za workami. Tutaj już namierzył również trzeciego przeciwnika, mocno poobijani zawodnicy Big. No, już musi pójść po tego fraga, nie ma tutaj innej opcji. Bo jeszcze przecież drugi z zawodników za moment może się gdzieś tutaj wychylić. Już Nerds jednak trafił. No i wszystko w dłoniach u Krimbo. Broni tę bombę już jeden z zawodników Heroic. Już coveruje i znalazł tę drugą eliminację. Jeszcze oczywiście bronią się czym mogą zawodnicy Heroic, czasu jest całkiem sporo, bo te 45 sekund, TSS, jakieś rewelacyjne skany teraz. Mantu bezlitośnie złapany, tu jeszcze na sandbagach ustawiony jest Kiksan, który w końcu w tej rundzie złapał pierwszego fraga, tu prosu z eliminacją. Kiksan musi ratować się smokiem, ten próbuje chaotycznie skanować, ma tego fraga, Sin jednak z eliminacją, Kiksan po raz kolejny tańczy na tych workach, jak szalony. Być może za moment poszuka czwartej eliminacji, byleby też nie spaść z mapy, bo tutaj blisko jest to takie dosyć duże nieszczęście. Poczekajmy na Prosusa, ten cały czas utrzymuje się na nogach, 10 sekund do końca, rywale z każdej strony, Prosus to teraz zrobił! To było coś nieprawdopodobnego. No, musisz być perfekcyjny od początku przez rundę pistoletową do końca. I kiedy masz Nikodosa w składzie, okej, to się może udać. Ale Nikodos, no właśnie, wciąż tylko 3 eliminacje zdobyte w rundzie pistoletowej. Jedna dołożona później i na tym jego przygoda z mapą Vertigo na chwilę obecną się kończy. Bezlitosny jest dla rywali Krimbo na środku. Już kolejna zdobyta eliminacja teraz, jednak już ładnie odpowiedział, kolejny rywal trafiony w głowę. No i wykorzystał już tę przewagę, złapany też Tapsen, Kiksan tu na blisko, zaskoczenie, Mantu jeszcze walczy.
Ładna eliminacja, poszuka pola kolejnego rywala, ale ten flash dorzucony perfekcyjnie przez Kiksana. Jest czas, 20 sekund do końca, bomba też zgubiona, to musi być i to będzie czwarty punkt dla Heroic. Ale pytanie, dlaczego on tej snajperki faktycznie nie używa, bo jasne, sytuacja ekonomiczna to jedno, natomiast on nie podejmuje żadnego działania, żadnego wysiłku, żeby tą snajperkę chociażby zdobyć. Teraz TSS, oj kłopoty, no też jakby TSS był trochę cieniem samego siebie. Zobaczmy, że te dwa najlepsze ogniwa po stronie Heroic z pierwszej mapy, czyli Nikodos i TSS w tym meczu są kompletnie niewidoczni. No to jak Heroic ma wygrywać, kiedy najsilniejsi dwaj zawodnicy są poza serwerem, chociaż teraz jest już jakby budzi 9 eliminacji, już 3 w tej rundzie zdobyte, no ale musiałby już w tej rundzie ustrzelić Ace'a. Ma jeszcze sporo czasu Sjusz, ale Mantu nie pozwala na... I zobaczmy, Heroic nadal, zdaniem naszego partnera transmisji, marki Elfibet, sporym faworytem do zwycięstwa w tym całym spotkaniu. Pamiętajmy, że jest to mecz BO3, tutaj jednak dobrze ta pistoletówka zaczyna się dla formacji Big. Sin trafił po raz 13. Przewaga 5-4, dynamiczna zmiana planu po stronie Heroic, wycofanie się ze środka, będzie podejście pod rampę albo pod bombside B, tego jeszcze na obecną chwilę nie wiemy, 60 sekund na zegarze. Krimbo odważnie, agresywnie, no, taka pozycja chyba chciałoby się, że zna maksymalnie zdobycie jednego fraga. Zobaczmy na akcję Krimbo, jest pierwsza eliminacja, to było blisko drugiej, bardzo blisko, 2 HP u Kiksana. Ale jeszcze walczy Heroic o to piąte zwycięstwo, ten piąty punkt. No i Tapsen, oj Tapsen, znakomicie Nikodos, czyżby to była być powtórka z poprzedniej rundy pistoletowej? Nie, 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 nic z tego. Mantu na środku, 11 eliminacji, szansa na kolejne, jest 12, być może zaraz 13, ale Nikodos Kiksan. Niepotrzebnie Krimbo był aż tak agresywny, w tym przypadku jedyną ustoją jest Sin. Ale Prosus szybko asekuruje i ta przewaga po stronie Big wciąż jest widoczna. Nie mają kontroli nad bombsite'em. Absent widzimy bardzo defensywnie. Sjusz jakby spodziewał się rywala na blisko. Dobrze jest ustawiony Sin na barierce. Chciał zaskoczyć tym swoim ustawieniem. Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem nie zdobył tego fraga TSS, który jest cieniem samego siebie z pierwszej mapy. Ale tu jeszcze Sjusz będzie walczył. Pytanie, czy spodziewa się Prosusa, który za moment wejdzie mu pod celownik. Spodziewał się, ale nie zareagował. Na czas, Sjusz, zawodnik Heroic, przegrywa tego klacza. Znowu pod rampą, agresywnie w tym miejscu Heroic. Było blisko, aby Nikodos namierzył przeciwnika, ale nie on, a Sjusz zdobywa eliminację twierdzącą. Krimbo szybko wyeliminowany. Sjusz pod bombsite'em B, gdzie ustawiony jest jeden z defensorów. MP9 w reakcji, a więc jednak zaryzykowali. Wydali wszystkie pieniądze, które mieli zaoszczędzone. Na razie niewiele efektów to przynosi, bo Sjusz po raz kolejny z fragiem, a w międzyczasie próba wejścia na plecy w wykonaniu Nerdsa za moment się opłaci. No, poczekaj, to jest, jest. Wymyślił fraga Nerdsa, ale udało się go finalnie zdobyć. Tu jeszcze Mantu walczy. 15 frag dla Mateusza, ale jest sam, rywale znają jego pozycję, czeka na niego TSS, już wcelowany. Mantu jednak da sobie z nim radę, no proszę, TSS-owi w tym meczu absolutnie nic nie wychodzi. 1-3 od Mantu, Nerd jednak już na headshotcie, no nie widział go Mantu, jeszcze popatrzył się timingowo w drugą stronę. Najpierw trzeba w tej 20 rundzie okazać się drużyną lepszą, skuteczniejszą, pewną, planem. O. Dobrze granatami rozpoczyna to wszystko Heroic. Ale jest Mantu. Trafił po raz 17, teraz już po raz 18. To jest ewidentnie jego pozycja, jego mapa. Czuje się tutaj na rampie Mantu bardzo dobrze, bardzo pewnie. Złapany tu jeszcze za smokiem, ustawiony jest Krimbo. On może zaskoczyć, przechodzi Krimbo do bombsite'u za skrzynkę. Tapsen zaskoczył, Krimbo też. No i chyba teraz jest już po wszystkim, a więc obroniło się Big przed tym, przed tą próbą natarcia ze strony Heroic. Pozostaje jeszcze tylko Nerds, on tutaj jeszcze tego fraga bez problemu zdobędzie. Nerds, który no jako jedyny zawodnik na całym serwerze, jeżeli chodzi o Heroic, ma w tym meczu pozytywne statystyki. Pozostali zawodnicy, TSS minus 10, Nikodos minus 2, Kiksan minus 3 już na 0, a więc neutralnie. No słabo, słabo to wygląda, bo dwójka najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o Heroic w tym meczu, na tej pierwszej mapie, na drugiej
zagrała bardzo słabo, poniżej swoich możliwości. Jeszcze walczył Nerds, chciał tutaj zaskoczyć wejściem przez Smoke, ale to się nie udało. Pilnował pozycji Tapsen. No i rozpoczynamy decydującą mapę w tym spotkaniu. Historia zatoczyła koło. A więc te zespoły drugi raz w tym tygodniu zmierzą się ze sobą na pełnym dystansie. Do rozstrzygnięcia potrzebna będzie mapa Anubis. Czy Bit podtrzyma dobrą pasę z mapy Vertigo i dobrze wejdzie w to spotkanie? Pistoletówka wygląda naprawdę obiecująco. Steen i Krimbo już trafili. Przewaga 5 na 3. Bombsite B jednak przejęty przez zawodników Heroic. Będą się próbowali bronić terroryści. Ale będzie ciężko, kiedy po drugiej stronie jest aż 5 rywali. SS. No, z tej pozycji można namieszać, owszem, ale trzeba by w tym momencie zrobić coś niesamowitego. TSS, oj, właśnie o tym mówiłem! Eliminację dla niego szukał, trzeciej nie udało się i teraz już pozostaje w walce sam. Bomba rozbrajana na raz, ale nie ma zestawu do rozbrajania. Zostanie to aż 10 sekund. Cóż, ojeju, jak niewiele brakło! Zeszło ciśnienie z Goba, zobaczmy. No widać było, jak piekielnie trudna to była runda do wygrania, mimo tak kolosalnej przewagi. Jeżeli chodzi o tłumaczenie języka niemieckiego, będę pamiętał na przyszłość. Rosus, no jednak zatrzymany, ale jest też szybka odpowiedź. Krimbo na środku, a Pienikotoza tu może jeszcze naskoczyć. I zaskoczył Kiksan. Zatem 3 na 3 i w teorii jeszcze można by coś wyciągnąć, ale timing. Timing is all, w tym przypadku działając na korzyść Tapsena, a więc tylko i wyłącznie Kiksan. Czasu jest dużo, Sin obity, Tapsen obity. Mantu jeszcze bez fraga, ale Kiksan ma problem. Oj, jednak nie, problem rozwiązany. Kiksan jeszcze o tę rundę powalczy. Problemem jest bomba, w zasadzie brak tej bomby, prawda, bo ta paczka zlokalizowana mniej więcej w zasięgu wzroku Sina. No on jednak ma zaledwie 8 HP, a więc jedna kula i będzie po wszystkim! Teraz jednak Heroic podchodzi pod bombsite A. Nie atakowali tutaj wcześniej. Pojawią się tutaj po raz pierwszy w historii. A tu już proszę przez Smoke'a przeszedł. Z tego się kompletnie nie spodziewał Krimbo. Ale Tapsen, jaką on ma formę na tej trzeciej mapie. Kolejny raz hat-trick w jego wykonaniu. Jeszcze poobijał Nerca. Dwoił się i absolutnie troił Tapsen w tej rundzie. Tu jeszcze Nikodos mógł zaskoczyć, mógł odnieść losy tej rundy, ale Sin skuteczniej trafił po raz 7 i Nerd pozostaje sam. No, zwyciężenie takiej rundy wydaje się być niemożliwe, ale udało się podłożyć bombę i to jest już tutaj ważne. Czas ucieka, nie spieszą się zawodnicy Big. No i Nerds, czy on może wykorzystać ten kurczący się czas, aby poszukać zwycięstwa? Nie chcę pozwolić na to Mantu. 5 do 0. Najlepiej dla Heroika, by tych kolejnych 6-7 rund nie było, prawda? No prawda. Krimbo wcześniej się popisał, teraz powinno być nieco łatwiej. Dobre granaty dorzucone, ale Krimbo nie radzi sobie ze sprayem. Świetny palący, który uniemożliwia Tapsynowi podjęcie się walki. Przewaga wypracowana. Oj, nie wierzę, Gobbi, co się dzieje. Ale spokojnie, jest jeszcze czas. Jest jeszcze szansa, są pieniądze, jest wszystko. To chociaż tych pieniędzy tak dużo po stronie Big przy rezultacie 6 do 0 nie ma. Więc muszą bardzo ostrożnie podchodzić do decyzji, które będą podejmowali. Może lepiej jest odpuścić, może lepiej jest oddać ten punkt Heroic, niż potem grać bez wyposażenia. No popatrzmy, tu będzie ważna rola Prosusa i też Nerca, bo ten ustawiony jest na blisko i proszę. Heroic w końcu dopieli swego, w swoim stylu weszli na bombsite bez takiego owijania w bawełnę, bez patyczkowania się. Zajęli te wszystkie pozycje, utrzymali je do samego końca i jeszcze postarają się odebrać tę ostatnią broń, aby Prosus nie mógł sobie jej zachować i to się uda. Gdyby zachowali wyposażenie w tej sytuacji 3 na 4, kiedy czasu było już naprawdę niewiele i granaty dymne dorzucone przez zawodników... Co tu się dzieje? O, co tu się dzieje? Ale jest odpowiedź wreszcie od Kiksana. Jeszcze łapie Krimbo, ten się pospieszył, zdecydowanie się pospieszył. To było niepotrzebne w wykonaniu Krimbo. Mieli przewagę, mieli informacje o tym, gdzie są rywale. Można było czekać, dać im troszeczkę więcej przestrzeni, a nie wchodzić pod celownik. Tak jak robi to kolejny zawodnik drużyny Big. Jeżeli... Okej, tamtą rundę można było przegrać. Można było. Zagrali agresywnie, zagrali szybko, zaskoczyli. Ale przegrywać tę rundę, no matko jedyna, to jest grzech. Runda rodem z kalejdoskopu, prawda? Najpierw 5 na 2 przewaga dla zawodników Big. Wydawało się, że tutaj już nic złego nie ma prawa się wydarzyć i nagle się to wszystko odmieniło o 180 stopni. Nagle to zawodnicy Heroic mają przewagę jednego zawodnika. 10 sekund do końca, Prosus już wie, ale coś mi tutaj podpowiada, że on o tę rundę już nie będzie chciał walczyć. Coś mi podpowiada, że sporo emocji
nas czeka w tym spotkaniu. Wcale nie musi być aż tak jednostronne widowisko. Tutaj Mantu dobrze rozpoczął, chociaż mądrze dwójkowo zagrali zawodnicy Heroic. I byli w stanie szybko się zrewanżować, a powiem więcej, poszli również po kolejnego fraga. Tos już trafił po raz ósmy. Mamy zatem przewagę 4-3. TSS na blisko, raz, dwa i jest po rundzie. No niewiarygodne, prawda? A więc dwa scenariusze dostępne, prawda? Albo dwupunktowe prowadzenie zespołu Big, co i tak będzie dosyć rozczarowującym wynikiem, biorąc pod uwagę początek tego meczu, albo rezultat remisowy, którego raczej nie mielibyśmy się prawa jeszcze parę minut temu spodziewać. A tutaj proszę, Heroic się rozpędza, Heroic mknie pod bombside B, chociaż Big ma nadal dobrze grającego Prosusa pod tą strefą detonacji. Podejście jednak pod konektor, Mianka na moście, Tapsen skrócił pozycję, może być elementem zaskoczenia. Zobaczmy na ten ruch Tapsena, Prosus, oj kłopoty, oj tarapaty strzeleckie Niemca. No i proszę, droga do bombsite'u bez stoi otworem, Tapsen rozczarowany, bo wybrał nie tę stronę, którą trzeba było. Teraz jeszcze za moment może być Tapsen złapany w okolicach właśnie konektora przez Siusza, który jest już gotowy na pojawienie się rywala w tej pozycji. Tapsen jednak świetny timing i proszę, dwa fragi z niczego dla kapitana ekipy Big. No i Kiksan pozostaje sam, nie mrawa mapa Vertigo w jego wykonaniu. Teraz jednak szansa na wygranie klacza, na to, aby doprowadzić do wyniku 6-6. Czas gra na jego korzyść, jest jednak Kiksan sam w tym klaczu, musi radzić sobie tylko i wyłącznie w pojedynkę. Mantu nie daje sobie rady, Tapsen nie daje sobie rady, Krim, bo Kiksan wygrywa takiego klacza. Mówiliśmy o meczu Face Vitality, gdzie było 14-1 i potem po zmianie stron 14-1. Tutaj może historia nieco odmienna, ale wciąż najpierw jedni od 0-6, a potem drudzy od 0-6, aby doprowadzić do wyrównania, ale mają świetny plan, antyterroryści budują przewagę. Zwyciężyć. No i to może się faktycznie udać. Heroic może sięgnąć po siódme zwycięstwo z rzędu. Chociaż tu musimy jeszcze się chwilę z tą oceną wstrzymać. Mamy sytuację bowiem 2-2. Sin i Krimbo kontra TSS i Siusz rozdzieleni po mapie. Na razie indywidualnie każdy z zawodników. Popatrzmy na Siusza. On namierzy Sina i trafi prosto w głowę. Choć to wcale nie był łatwy strzał do oddania. A więc zdecydowanie łatwiej będzie podejść pod bombsite B. Tego czasu już też wcale nie zaś tak dużo, a Siusz wychyla się w idealnym momencie ze swoim P2000. To Mantu ma prawo być złe, ale wszystko na razie wskazuje na powodzenie tej myśli. Chociaż jest jedna rzecz, która może przeszkodzić. Heroic, trójkowo ustawione właśnie w defensywę bombsite'u B. Cóż, za WP, ale ten flash jednak Sin. TSS ze sprayem, Nercy dwukrotnie, jeszcze raz próbuje TSS, czasu jest naprawdę wiele, 10 sekund, jeżeli chodzi o bombę, tę trzeba jeszcze podnieść, TSS gra na czas, TSS trafia. Nieprawdopodobne, i to się ma prawo udać, TSS, końca. Niesamowite, co tu się wydarzyło? Natomiast decyzyjnie Heroic naprawdę, no palce lizać, szapo babu, wyczucie tego podejścia pod bombside B, to był absolutny majstersztyk. Tapsen, znowu Prosus, 5-3, atak na B, to już gdzieś widzieliśmy, Nikodos myli się ze snajperką. Parę kroków wstecz, jest szybka rotacja w wykonaniu pozostałej części drużyny. Ale jeszcze nie zamierzają przyspieszać zawodnicy Big. Dorzucone kolejne granaty, dymne, palące, flesze, TSS zaskakuje, ale to wciąż jest przewaga po stronie Big. 60 sekund do końca, TSS jeszcze raz, no Big. Ale BSA zajęty. Nieprawdopodobne. Znowu 5-3 i po raz kolejny oddanie przewagi. Tym razem jednak bombsite uda się zająć w regulaminowym czasie. Tu Krimbo kontra Siusz, trafił Krimbo jakimś cudem. Mają sporą przewagę. Finansowo się to nie opłaca, bo lepiej byłoby zachować. Teraz czasu jest naprawdę niewiele. No, czy TSS będzie próbował? Jeszcze nie. Już nie ma możliwości, aby próbował. Czy oni będą w stanie w jakikolwiek sposób tutaj tę serię podtrzymać? Na to pytanie jeszcze odpowiedź poznamy, natomiast póki co oczywiście, no to mamy już podejście pod PS, a tutaj bardzo przytomnie, inteligentnie chce bronić się Heroic.
Burza Ślepiony niczego nie widział, jest jedna eliminacja, ale proszę, jaka szybka rotacja, jaka szybka reakcja ze strony zawodników Heroic, aby wzmocnić to krycie. Nikodo znowu niecelnie, dwóch na dwóch, dobry granat pod jego pozycję, jeszcze odcięta jego lokalizacja granatem dymnym. Tu popatrzmy na Tapsena, Tapsen kontra Nikodos, jednak Nikodos w tym smoku ustawił się wprost genialnie i pozostaje Mantu. Bomba na plecach, jeszcze koktajl Mołotowa do dyspozycji, no ale też Nerz, który już wchodzi na plecy od Maina, a Mantu póki co przynajmniej nie może się z tego bombsite'u wycofać, bo tę pozycję kontroluje właśnie Nikodos. Mantu jednak wchodzi na Heaven i proszę, łapie Nerza bez żadnego problemu. 35 sekund i paczka podłożona. Szanse dla Mantu, aby wygrać tak piekielnie istotną rundę. Nikodos tak naprawdę nie ma pojęcia, gdzie ustawiony jest rywal. Ta pozycja zajęta przez Mantu powinna gwarantować mu małą przewagę, bo Nikodos z tej pozycji... Oho! Wow! Więc tutaj, jeżeli chodzi o tego Anubisa, to ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, co było przyczyną takiego falowania dyspozycji. Faktem jest jednak to, że mamy 5 rund do tego, aby Heroic już za moment awansowało do fazy grupowej, a tutaj proszę bardzo, jeszcze Nerz postanowił pomóc, dokładnie, pomóc swoim rywalom, łapiąc Nikodosa, ale nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, szczerze powiedziawszy, bo widzimy, że nadal Heroic ma przewagę w tej rundzie 4-3. Moment, w którym trzeba wytrzymać jeszcze chwilkę, jeszcze dosłownie minutę, być może 40 sekund i możesz świętować. A cóż sprawia, że to świętowanie jest coraz bliżej. Jeszcze dwie eliminacje. Tapsen i Klim poprzednim. Ale cóż jest gotowe. Cała drużyna Heroic rotuje w poszukiwaniu tych dwóch ostatnich eliminacji. Ale cóż mówi, zostawcie to mnie. Chociaż Krimbo pokrzyżował mu plany. To wciąż jeszcze nie jest koniec. 25 sekund. Bombę trzeba podnieść. Brakuje tych granatów. Dwójkowe rywale podchodzą od pleców, a więc sytuacja Krimbo jest tragiczna. Wydaje się, że tego nie będzie w stanie zwyciężyć, ale Krimbo jeszcze próbuje, jeszcze daje od siebie to, co w nim najlepsze. Trafia w głowę Nerdsa, ale Keksan, on na czas. Wiedział, kiedy wychylić, wiedział jak. I 13 punktów jest po stronie Heroic. To koniec tego spotkania.